Te ponure teorie mogą sprawić, że zmienicie kanał. Witamy w Watch Mojo Polska, a dziś odliczamy nasze top 10 mrocznych teorii o serialach Nickelodeon. Kwestia panów. It's just that parents tournament weekend is for kids and their parents. And you and grandma are great and everything, but you're not actually my parents. Każdego tygodnia czekają na was nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco. Przyjrzymy się najmroczniejszym teoriom fanów, które powstały na temat oryginalnych serialów od Nickelodeon. Numer 10. Postapokaliptyczny Avatar. Avatar – legenda Aanga. Aang ocalił Królestwo Ziemi przed zniszczeniem, ale czy zdążył powstrzymać apokalipsę? Jedna z teorii mówi, że apokalipsa nastąpiła jeszcze przed jego narodzinami. Dowodem jest Avatar One. Mimo że żył prawie 10 tysięcy lat przed Aangiem, ich broń i warunki życia wyglądają podobnie. Dla porównania, Avatar Korra była otoczona steampunkową technologią około 70 lat po tym, jak Aang uratował świat. Apokalipsa wyjaśniałaby brak postępu między erami Wana i Aanga oraz hybrydowe zwierzęta. Przy wszystkich dorosłych tematach, które eksplorował ten serial, apokalipsa jest przygnębiającą możliwością. Numer 9. Śpiączka Dennego Phantoma. Denny Phantom. Czołówka Dennego Phantoma pokazuje, że zyskał on swoje upiorne moce w wyniku wypadku z jedną z maszyn swoich rodziców. Według jednej z teorii, maszyna wyrządziła więcej szkód niż myśleliśmy. Po wypadku Denny nie zyskał mocy, ale zapadł w śpiączkę, a duchy, z którymi walczy, reprezentują aspekty jego osobowości. Na przykład jego arcywróg Vlad Plasmius symbolizuje żal do rodziców za ten wypadek. I could train you, teach you everything I know, and all you'd have to do is renounce your idiot father. A mówiąc o rodzicach, ich walki z upiorną postacią Dennego reprezentują ich rozterki, czy powinni wyciągnąć wtyczkę podtrzymującą jego życie. Where is he? Where's our son? What have you done to our boy? I am your boy. Numer 8. Problem narkotykowy Steve'a. W pełnym wyobraźni świecie śladem Blue, Steve przyjaźni się z przedmiotami nieożywionymi, takimi jak pan pieprz, pani sól, skrzynka pocztowa i, jeśli ta teoria jest słuszna, środkami halucynogennymi. W każdym odcinku Steve wskakuje do obrazów i rozmawia z przedmiotami. Side table drawer. I just love Blue's Clues. Ooh. Here it is. Teoria głosi, że obie te czynności są wynikiem jego intensywnych halucynacji narkotykowych. Co więcej, głosy dzieci, które słyszymy w tle, reprezentują dziecko lub młodszego krewnego, którego Steve ciągle zaniedbuje przez narkotyki. So we gotta find a culprit. Right, 'cause that's the first. Jeśli ta teoria jest prawdziwa, to wyjście Steve'a z serialu może oznaczać, że poszedł na odwyk. Numer 7. Fallout. Bikini dolne. SpongeBob kanciastoporty. Niektórzy fani SpongeBoba uważają, że wady głównych bohaterów reprezentują 7 grzechów głównych. Inni, że jest bardziej naukowe wytłumaczenie ich złych nawyków. For doing absolutely nothing longer than anyone else, Patrick! Ta teoria mówi, że SpongeBob i przyjaciele byli zwykłymi stworzeniami morskimi, póki nie zostali zmutowani przez promieniowanie atomowe. Fani zauważyli, że bikini dolny, czyli bikini bottom, brzmi jak bikini atoll, w którym USA testowało broń nuklearną. Przez serial przewinęło się też kilka ujęć z grzybami atomowymi. Let's eat! Oops. Może stworzenia pod powierzchnią wody nie są tak niewinne, jak się wydaje. Numer 6. Prawdziwi rodzice Arnolda. Hej Arnold! Fani podali własny pomysł, nim film z 2017 roku odkrył, co stało się z rodzicami Arnolda. Ta teoria mówi, że dziadkowie Arnolda są jego prawdziwymi rodzicami. I mean, by bringing your grandma and grandpa as parents, since you don't have no... Ow! Powiedzieli mu, że jego rodzice byli odkrywcami, by ukryć prawdę. Co więcej, głowa Arnolda w kształcie piłki do futbolu amerykańskiego to tak naprawdę wada wrodzona. Najbardziej pasuje tu wodogłowie, kiedy w mózgu gromadzi się za dużo płynu.
Ponieważ ryzyko wad wrodzonych jest większe u starszych par, dziadkowie Arnolda mogli się obwiniać i nie mieć dość siły na rozmowy o jego prawdziwym pochodzeniu. Tell me the real story this time, Grandpa. I want to hear what really happened to my parents. Oh dear, are you sure, Arnold? Yes. Numer 5. Krab kanibal. SpongeBob kanciastoporty. Plankton, rywal pana kraba, zawsze chciał wiedzieć, co sprawia, że kraboburgery smakują tak dobrze. Now hand over the secret Krabby Patty formula. Odpowiedzią może być kanibalizm. Zgodnie z tą teorią, kraboburger jest zrobiony z prawdziwych krabów. We've both lost our luster. So that's what I taste like. Zanim powiecie, że to stek bzdur, odpowiedzcie sobie na pytanie. Dlaczego w Bikini Dolnym nie ma krabów? You know what we say. The only people who don't like a Krabby Patty have never tasted one. Dania w pod tłustym krabem jak frytki z wodorostów są prawdopodobnie wykonane z tych składników, które są w ich nazwie. I need a triple Krabby Supreme on a kelp bun with extra sea pickle and burn it to a crisp, okay? Sam lokal przypomina dużą pułapkę na homary. Jeśli pan krab jest tak głodny pieniędzy, zamiana własnego gatunku w pyszne jedzenie to przerażający pomysł na biznes. I warned you! Numer 4. Porwanie Carly przez szalonego Steve'a. iCarly. W Drake i Josh, Miranda Cosgrove i Jerry Traynor grali współpracowników. Megan Parker i szalonego Steve'a. You eat my enchilada! I've always settled it! You eat my enchilada! I've always settled this! Później obsadzono ich jako rodzeństwo Spencer i Carly Shay w iCarly. Jedna z teorii mówi, że to coś więcej niż przypadek. Why? Does it upset you? Yes. Well, that's why. Przed wydarzeniami z iCarly szalony Steve zamordował rodzinę Megan. Potem zmusił ją do przeprowadzki do Seattle i zmiany tożsamości, by mogli uchodzić za rodzeństwo. I think I can fix a little broken countertop. Strona internetowa Carly to jej próba dotarcia do ludzi, by ją uratowali. Ta teoria wyjaśniałaby, dlaczego w spin-offie Sam i Cat szalony Steve przebywał w szpitalu psychiatrycznym. Numer 3. Angelika widzi martwe dzieci. Pełzaki. Ta straszna teoria sugeruje, że większość pełzaków jest martwa, a Angelika ma problemy psychiczne, które powodują halucynacje. What are you talking about? That's a treehouse! W rzeczywistości postaci dzieci są oparte na tragicznych historiach, które podsłuchała. Jej kuzyn Tommy urodził się martwy. Phil i Lil to bliźniaki, ponieważ ich matka przerwała ciążę, nim ujawniono płeć dziecka. Strachliwy Chucky zginął w wypadku, a jego przyrodnią siostrę Kimi zabrała opieka społeczna. Jedynym prawdziwym dzieckiem jest Dill. Angelika nie może z nim rozmawiać tak jak z wymyślonymi przyjaciółmi. Numer 2. Pan Crocker poluje na Timiego. Wróżkowie chrzestni. Pan Crocker może mieć większą obsesję na punkcie Timiego niż wróżkowie. Crocker ciągle myśli, że jego młody uczeń zapewni mu dostęp do wróżków chrzestnych, ale jedna z teorii głosi, że wróżkowie są metaforą niewinności Timiego i życzeń na przyszłość. Crocker chce ukraść jedno i drugie, wykorzystując seksualnie swojego ucznia. Mr. Crocker! Niektóre wersje tej teorii mówią, że wróżkowie reprezentują antydepresanty, które bierze Timmy, by poradzić sobie z nachalnością nauczyciela, zaniedbującymi go rodzicami i maltretującą opiekunką. 10-year-old kid, inattentive parent, evil babysitter, pink and green parents and soapbox cars, oh my gosh! Denzel Crocker must have fingerprints! Choć udaje, że wszystkie jego życzenia mogą zostać spełnione, tak naprawdę utknął w kręgu nieszczęścia. Why don't any of the things I wish for ever become reality? Zanim zrujnujemy wasze dzieciństwo numerem 1, pora na kilka wyróżnień. Come on, Eliza! Get off your bed, shelf and get into it! Everybody's crazy! Try it! And suddenly it hit him. It wasn't supposed to happen. He wasn't supposed to care. But as the feeling blasted through his heart, he knew nothing could ever be the same. You know Stoop Kid never lets anybody near his stoop. Yeah, I heard he punched a guy just for touching his stoop. Numer 1. Pan Ding jest pedofilem. Doug zabawny. Pierwszego dnia po przeprowadzce pan Ding zaprowadził 11-letniego Douga do domu obok, by pokazać mu film. Well, my family's starving and I really... Well, of course you do.
It's just a little film we show all our new residents called Bluffington Proud. Choć przedstawione to jest jako przyjazny gest, teoretycy wierzą, że był to pierwszy znak, że ten facet w średnim wieku był pedofilem. W całej serii pan Dink spędza dużo czasu z Dagiem. W pewnym momencie zostaje nawet jego harcerskim przełożonym. Hello, boys. That was so beautiful. Nadmierna bliskość Dinka skłoniła młodego sąsiada do eksperymentowania z narkotykami, które powodują halucynacje. Kiedy więc widzimy postać Quailmana, Doug tak naprawdę wybiera się na wyprawę z dala od pana Dinka. Just make sure to watch out for Mr. Dink's friend, old Chester. Podobał wam się odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla was mamy. Po więcej wbijajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.